Dziedziczenie, gdy nie ma testamentu, jest skomplikowane. Mamy kilka grup spadkowych, do których należą konkretne osoby z rodziny. Musimy więc ustalić, kto jest w jakiej grupie spadkowej i która z tych grup będzie dziedziczyć. Do tego dochodzą jeszcze ułamki dodatkowe zasady, na przykład taki mąż czy żona przy dziedziczeniu wraz z dziećmi musi dostać co najmniej 1/4 spadku. Jeśli jednak dziedziczy nie z Twoimi dziećmi, a z Twoimi rodzicami, to należy jej się już nie 1/4, a co najmniej połowa spadku. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Właśnie dlatego dzisiejszy film z cyklu Q&A poświęcimy w całości dziedziczeniu ustawowemu. Jak zwykle wybrałam kilka komentarzy związanych z tym tematem. W dzisiejszym filmie postaram się wyjaśnić, jak przepisy dziedziczenia ustawowego przekładają się na historie z życia wzięte. Przypomnę tylko, że nazywam się Anna Klisz, jestem radcą prawnym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Na co dzień pomagam osobom takim jak Ty uregulować formalności związane ze spadkiem i dziedziczeniem. Na swoim kanale staram się udowadniać, że prawo spadkowe może być zrozumiałe dla każdego. I to nawet przy tak złożonych tematach jak dziedziczenie ustawowe. A teraz, żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Pytanie pierwsze zadała Pani Wiktoria 1458. Szanowna Pani Mecenas, co w sytuacji, gdy małżonek zmarłego spadkodawcy również nie żyje? Czy w takiej sytuacji dziedziczą tylko dzieci, czy wraz z nimi rodzice? A w ich braku rodzeństwo, będę wdzięczna za odpowiedź. Więc Pani Wiktorio, to pytanie wybrałam na początek, nie bez powodu. Uważam, że będzie dobrym wstępem do przypomnienia podstawowych zasad dotyczących dziedziczenia. Ich znajomość przyda się przy kolejnych pytaniach. Jak już wspomniałam na wstępie, dziedziczenie ustawowe wprowadza grupy spadkowe. Do każdej z nich należą konkretne osoby z Twojej rodziny. Z założenia pierwsza grupa to taka, w której znajdują się osoby najbliższe. Jeśli więc możliwe jest dziedziczenie w ramach grupy pierwszej, to tylko należące do niej osoby otrzymują spadek. Spadkobiercy z dalszych grup nas wtedy nie interesują. Dopiero gdy grupa pierwsza nie może dziedziczyć, do spadku dochodzi kolejna. Wtedy to wyłącznie osoby z drugiej grupy mają prawo do spadku. Ile dokładnie jest tych grup, to w której się znajduje i kiedy zamiast pierwszej grupy dziedziczyć będzie druga i w jej miejsce trzecia i tak dalej, to wszystko wyjaśnię w osobnym filmie na moim kanale. Koniecznie go obejrzyj, jeśli chcesz poznać szczegóły. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę i oczywiście pisania komentarzy. Dzięki temu wiem, które kwestie są niejasne i na czym warto skupić się w kolejnych Q&A-ach. Wróćmy jednak do pytania zadanego przez Panią Wiktorię. W tym przypadku musimy omówić tylko dwie kwestie. Kto znajduje się w pierwszej i drugiej grupie spadkowej oraz kiedy grupa druga dziedziczy. Grupa pierwsza to małżonek i stępni, czyli mówiąc prościej, dzieci, wnuki, prawnuki zmarłego. Z kolei w drugiej grupie ponownie znajduje się mąż lub żona, ale tym razem wraz z rodzicami zmarłego. Ewentualnie, jeżeli ci rodzice nie żyją, to ich miejsce zajmie rodzeństwo zmarłego. Pozostaje więc pytanie, która grupa ma prawo do spadku w sytuacji opisanej przez Panią Wiktorię. Zasada jest bardzo prosta. Grupa druga może dziedziczyć tylko jeśli nie ma zstępnych, albo gdy ci nie żyją lub odrzucą spadek. Z pytania Pani Wiktorii wynika, że zmarły miał dzieci. A skoro tak, to warunek posiadania zstępnych jest spełniony. Dziedziczy więc grupa pierwsza i tylko osoby w zakresie tej grupy będą nas interesować. Skoro małżonek zmarłego nie żyje, to pozostały wyłącznie dzieci zmarłego i to im w takim razie przypadnie cały spadek. Pytanie numer 2 od Pana Michuchi 2186. A co jeśli zmarła kobieta nie miała swoich dzieci, a jedynie dwójka dzieci z innego małżeństwa po zmarłym mężu? Czy rodzeństwo zmarłej kobiety coś powinno odziedziczyć, czy tylko dwójka dzieci męża? Jak ustaliliśmy w poprzednich pytaniach, spadek w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek i dzieci. Z tym, że chodzi tu wyłącznie o dzieci biologiczne i adoptowane, ale już nie o dzieci męża z poprzedniego małżeństwa. W takim razie, jak zwykle ustalamy, która grupa spadkowa jako pierwsza może dziedziczyć. Zmarła nie miała zstępnych, więc na pewno nie będzie to grupa pierwsza. Od razu przechodźmy więc do grupy drugiej. Znajduje się w niej małżonek oraz rodzice zmarłej. Z komentarza wiemy, że mąż kobiety nie żyje. Pytanie natomiast, co z jej rodzicami? Jeśli żyją, to im przypadnie cały spadek. Jeśli nie, to w ich miejsce wejdzie rodzeństwo kobiety. Krótko mówiąc, dzieci męża z innego małżeństwa, czyli pasierbowie i pasierbice, na pewno nie dostaną spadku. Otrzymają go albo rodzice zmarłej, albo jej rodzeństwo. Natomiast w ramach ciekawostki dodam, że pasierbowie mogą dziedziczyć z ustawy. Z tym, że dopiero gdyby ich macocha nie miała żadnych krewnych do przyjęcia spadku i gdyby żadne z rodziców pasierbów nie żyło w momencie jej śmierci.
Teoretycznie spełnienie tych warunków jest więc możliwe, ale w praktyce dojdzie do tego naprawdę rzadko. Okej, przejdźmy do pytania numer 3, które zadał pan Osiek 1333. Mam pytanie, ostatnio zmarł mój ojciec, ale miał zabrane rodzicielskie prawa całkowicie. Pozostały po nim tylko długi, czy muszę martwić się, że one przejdą na mnie? A więc nie ma żadnego znaczenia pod kątem spadku, czy tata miał pełne, ograniczone, czy całkowicie odebrane prawa rodzicielskie. Liczy się tylko więź biologiczna, czyli to, że osoba zadająca pytanie była jego dzieckiem. W takim razie to właśnie ona będzie spadkobiercą w pierwszej kolejności. Skoro po ojcu pozostały tylko długi, to warto jak najszybciej odrzucić spadek, żeby tych długów nie odziedziczyć. Pytanie numer 4. Ojciec zmarł, nie zostawił testamentu. Każdemu przypada część, mi, bratu i matce. Matka z bratem chcą przepisać swoje części na mnie, ale brat ma dzieci. Co teraz? Pozdrawiam. Wątpliwości prawdopodobnie wynikają z tego, że osoba zadająca pytanie uznała, że mama z bratem w takiej sytuacji powinni odrzucić spadek. Gdyby to zrobili, to traktowałoby się ich jak osoby, które nie dożyły otwarcia spadku. I to rzeczywiście oznaczałoby, że część przypadająca bratu przeszłaby na jego dzieci. To jednak nie jest jedyne rozwiązanie. Równie dobrze, mama z bratem mogą przyjąć ten spadek i rozporządzać nim wedle uznania. Wtedy już fakt, że brat ma dzieci, pozostaje bez znaczenia. Skoro to brat jako pierwszy ma prawo do spadku, to może z nim zrobić co chce. Także przekazać w całości swojemu rodzeństwu. Pytanie numer 5 zadał pan Mateusz Flis. Co w sytuacji, gdzie w testamencie jest zapisana część majątku, który za życia testatora darowany był umową darowizny, ale na inną osobę niż wymieniona w testamencie? A oprócz tego testator ma jeszcze inny majątek, który ten testament nie obejmuje. Ponieważ Q&A dotyczy dziedziczenia, to skupię się na drugiej części pytania, a więc na tym, co dzieje się w sytuacji, gdy testament nie obejmuje całego majątku. Zakładam, że to oznacza, że w testamencie zamieszczono tak zwane zapisy. Czyli mówiąc w uproszczeniu, zmarły zdecydował, że na przykład mieszkanie zapisuje córce, a dom letniskowy synowi. I tutaj możliwe będą dwa scenariusze w zależności od tego, co znajduje się w tych zapisach. Przepisy mówią, że jeśli większość majątku została rozdzielona w formie zapisów, to przyjmuje się, że spadkodawca tak naprawdę chciał, by takie osoby dostały cały majątek. Czyli jeśli 80% majątku przekazuje w formie zapisów synowi i córce, to zakładamy, że tak naprawdę mieli otrzymać także pozostałe 20%. Będą więc dziedziczyć wszystko, także rzeczy nieobjęte testamentem, proporcjonalnie do wartości zapisanego im majątku. Natomiast jeśli zapisy nie dotyczyły tak dużej części majątku, to sprawa wygląda już inaczej. Zapisy w testamencie będą mieć zastosowanie, ale pozostała część nieobjęta testamentem podlega dziedziczeniu według reguł ustawowych. Pytanie numer 6. Czy po niezamężnej i bezdzietnej siostrze prawo do spadku mają dzieci nieżyjącego rodzeństwa i bratowa? A więc odpowiadając na to pytanie. W przypadku opisanym w komentarzu zasady dziedziczenia są bardzo skomplikowane. Żeby się nie pogubić, musimy po kolei przejść przez kilka etapów. Po pierwsze, dokładnie jak przy poprzednich pytaniach, zaczynamy od ustalenia grupy spadkowej. Zmarła była bezdzietna, więc na pewno nie dziedziczy grupa pierwsza. Od razu przechodzimy więc do grupy drugiej. Domyślnie w grupie drugiej dziedziczy mąż i rodzice zmarłej. Ponieważ męża nie ma, to cały spadek powinien przypaść rodzicom. Każdy z nich miałby więc po połowie spadku. Biorąc pod uwagę treść komentarza, zakładam jednak, że rodzice nie żyją. Ewentualnie, że postanowili odrzucić spadek. W takiej sytuacji udział rodzica przechodzi na jego własne dzieci, czyli na rodzeństwo zmarłej. Z komentarza wynika jednak, że przynajmniej część rodzeństwa nie żyje. Dla łatwiejszego tłumaczenia przyjmijmy, że zmarła miała siostrę i brata. To właśnie siostra i brat dziedziczyliby zamiast rodziców po połowie spadku. Z tym, że z komentarza wynika, że brat nie żyje. Pytanie więc, co teraz? Niestety, choć już do tej pory było skomplikowanie, to teraz będzie jeszcze trudniej. Możliwe są dwa różne scenariusze, bo decydujący jest moment śmierci brata. Zacznijmy od prostszej wersji. Jeśli brat zmarł przed swoją siostrą spadkodawczynią, to cały jego udział przechodzi na jego własne dzieci. Tak samo więc, jak brat mógł dziedziczyć w miejsce swoich rodziców, tak i w jego miejsce mogą dziedziczyć jego własne dzieci w równych częściach. Spadek po zmarłej dostałaby więc jej żyjąca siostra oraz dzieci zmarłego brata. Bratowa natomiast niczego by nie dostała. Równie dobrze mogłoby się jednak tak zdarzyć, że gdy spadkodawczyni zmarła, jej brat jeszcze żył,
Wtedy zasady są już inne, bo brat zdążył jeszcze sam dziedziczyć po siostrze. W takiej sytuacji połowa spadku znów należy się żyjącej siostrze, a druga połowa odziedziczona jest przez zmarłego brata, wchodzi już w skład spadku po nim. Musimy więc dzielić ją według zasad dziedziczenia po bracie. Jak zwykle sprawdzamy więc, czy po bracie może dziedziczyć grupa pierwsza. Ponieważ miał dzieci, to odpowiedź brzmi tak. A w grupie spadkowej oprócz jego dzieci jest także jego żona, czyli bratowa zmarłej. W takim przypadku ona również będzie miała prawo do części spadku. Udział zmarłego dzieli się więc na trzy równe części. Każde dziecko i żona zmarłego może więc dostać po 1/6 spadku po siostrze. Ponieważ to był bardzo skomplikowany przypadek, to na koniec jeszcze krótkie podsumowanie. Prawo do spadku po nieżyjącym rodzeństwie na pewno będą miały jego dzieci, o ile takie rodzeństwo samo miało prawo do spadku. Natomiast to, czy bratowa też będzie dziedziczyć, zależy od momentu śmierci męża. Jeżeli zmarł dopiero po swojej bezdzietnej, niezamężnej siostrze, to bratowa również dostanie spadek. A jeśli przed, to spadek po jego siostrze otrzymają tylko dzieci zmarłego. O dziedziczeniu właśnie po rodzicach i mężu znajdziesz zresztą osobne materiały na moim kanale. Koniecznie je obejrzyj, jeśli coś jest wciąż dla Ciebie niejasne. A ja tymczasem żegnam się i do zobaczenia w kolejnym filmie.